I witam wszystkich w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Wieśka. Ostatnio skończyliśmy tutaj, pogadaliśmy sobie z tym naszym przyjacielem miętowym, Talarem. Tak, mamy tutaj 203, no tak? Robisz interes. Kurde, jest. Ja ci pięda poza. Kurde, wierzę. Dobra, nie wierzę ci, nie wierzę. Dobra. Ponieważ jedna Nora, jak do. Nie teraz. No super. Dobra, wczytam tą grę jeszcze raz. Bo coś przeczuwam, że odwaliłem z rozmową z Talarem. A więc sobie lajkę was. Wczytam jeszcze raz. I prześmiemy się do północy. I o północy pójdziemy do szpitala. Do szpitalu. Tak się fajnie tutaj jest zatytułowane. Sekcja zwłok. Wszystko przygotowane. Zaczynamy w szpitalu o północy. No to jak? Jakoś tak fajnie, tak jakby jakaś zabawa tam była. O, tak się fajnie klęka. Dobra. Tutaj. Sobie. Cholera. Cholera, no nie bluźni tak dziecko. Schody na dół. Dobra. Wbijemy sobie teraz do szpitala. Chyba będzie otwarty, no powinien być otwarty. W sumie otwarty to jest cały czas, tylko zastanawia mnie to, czy będzie Shani i te zwłoki będą. No panie Dziejaszku, szybciej się ładuj. Wbijamy teraz tutaj. Tu jest w ogóle ten dół z tymi ciałami, bo w ogóle. O, super, dzisiaj jednak to było zamknięte. Tak też myślałem, że to będzie właśnie zamknięte na czas noc. Albo jest otwarte od strony. Bo jeżeli będziemy w środku szpitala, to oczywiście to będzie otwarte. Gdzie nasza Shani? Czyżby Shani była tutaj? Tu jest w ogóle komoda. Zabieramy sobie to. Jest i Shani. Nie ma pielęgniarek. Jesteś wreszcie. Gotów do rozpoczęcia sekcji? Tak, zaczynamy już. No, ziomu, easy. Mam w ogóle jakiś taki. Zobaczcie. Ten koź jest w ogóle jakiś taki w połowie już rozłożony. Nie przybliżę wam tego, ale jakoś tak próbuję nawet sam zobaczyć. Widzicie, tutaj ma twarz, ma tą chustę. O, nie, to kamera jednak podąża inaczej. Nic, tu przynajmniej tu już płuco jest zjedzone przez te ryby. Znaczy, może nie przez ryby, przez rybaki. Zaczynam sekcję. Rasa, człowiek, płeć, mężczyzna. Obrażenia ciało, uszkodzone w znacznym stopniu. Stopień dehydracji tkanek. Daruj sobie ten żargon, Shani. Nie jesteśmy w auli uniwersyteckiej. To kameralna sekcja. Jak chcesz. Zmarł wczoraj i jest rozszarpany na kawałki. Teraz musimy sobie wybrać dobry ten dialog. Czy człowiek mógł zadać takie rany? Musiałby rozewrzeć szczękę na dwie stopy. Nie, to niemożliwe. Możliwe, żeby załatwił go wilkołak? Do tej pory już by się zmienił w lykantropa. Racja. Geralt, nie musisz mnie sprawdzać, jestem profesjonalistką. Przejdźmy dalej. Dobra, easy. Wyssany szpik kostny. To trupojady. To bardzo prawdopodobne. Od kiedy rozprzestrzeniła się zaraza, na cmentarzu ich pełno. Czyli rozszarpały go po śmierci. Najbardziej oczywiste rany nie są przyczyną zgonu. Nie sądzę. W ciele występuje również szereg ran kłutych, zadanych ostrzem o szerokości dwóch palców. O! Teraz tak. Coś tu nie dobra, jak ma wykrócone głowę i wykrzywione dłonie.
Kurczę, cóż by tu wybrać takiego sensownego? Sztylet skrytobójcy? Wskazuje na... Fakt. Zobaczmy sobie to, zewnętrzne objawy. Zewnętrzne objawy to nie wszystko. Popatrz, jakie ma napięte mięśnie karku i dłoni. Skąd wiesz, kiedy umarł? Normalnie ustalam to po objawach stężenia pośmiertnego i odwodnieniu tkanek, ale tym razem coś jest nie tak. Stężenie utrzymuje się za długo. Jak to mówią, dociekliwość to podstawa udanej sekcji. Możemy podrążyć temat? Zbadajmy jeszcze organy wewnętrzne. Dobrze. Objawy nie są zwyczajne i myślę, że przyczyna śmierci również była niezwykła. Te rany są zbyt ewidentne. Czuję w tym coś więcej. Trucizna? Jeśli tak, to jakaś rzadka. Może wręcz dekokt alchemiczny. Kalkstein? Sprawdzę wątrobę. Strzał w dziesiątkę. Całkiem marska. Ślady bardzo silnej trucizny. Śmierdzi alchemią na mile. Coś mi tu nie gra. Wszystko idzie zbyt łatwo. No cóż, widać czasem życie jest proste. Trucizna to jedyne wyjaśnienie tego nietypowego stężenia zwłok? Najbardziej prawdopodobne. Czemu pytasz? Mam paskudne przeczucie, że kryje się za tym coś więcej. Możemy zrobić trepanację czaszki. To zawsze ostatnia deska ratunku koronera. No dobrze. O, tutaj sobie patrzy fajnie. Otwieramy czaszkę. Przepraszam. Co to za świństwo? Larwy z rykańskiej muchy CC. Bardzo niebezpiecznej. Dobrze się czujesz? Już lepiej. No dobrze. Skąd się wzięły w jego mózgu? Taki cykl rozwojowy. Gdybyśmy byli w Zerrikanii, powiedziałbym, że mucha weszła mu przez nos do zatok i złożyła jajeczka. O ile się orientuję, jesteśmy w Temerii. Na szczęście. Nasz klimat jest za suchy i za zimny dla muchy CC. Nawet gdyby komuś udało się sprowadzić jajeczka, facet musiałby je wciągnąć nosem. Nie rozumiem. Jak wyglądają takie jajeczka? Malutkie, białe. Można pomylić z mąką. Albo z fistechem. Geralt, Denat brał przed śmiercią fistech. Sama mu go dałam. Strasznie cierpiał, a nie mamy innych środków znieczulających. Ale myślałam, że jest z bezpiecznego źródła. Skąd go miałaś? Załatwił mi go twój znajomy detektyw. Mówił, że to specjalna partia towaru. Raymond. No to mamy problem. Dosypał jajeczek do fistechu. Nocą dostał się tu i spreparował resztę śladów. Nie, to nie pasuje do Raymonda. Masz rację. Chociaż od pewnego czasu, kiedy go spotykam, mój medalion drga. Poza tym Zerrikania... Z Zerrikanii pochodzi Azar Javed. Obawiam się, że nie ma już prawdziwego Raymonda. Ale przecież widziałam go wczoraj. To musi być Azar. Posługuje się iluzją. Próbuje mnie do czegoś wykorzystać. Wszystko zaczyna się układać. Dziękuję, Shani. Co zamierzasz? Najpierw porozmawiam z Kalksteinem. Nie zamierzam uderzyć nieprzygotowany. No spoczko. Zabójcą jest Azar Javed, no spoko, fajnie. Bądź ostrożny, nie lekceważ go. Okej, nie da. Nowy poziom, super. Udamy się do Kalksteina, albo może jeszcze jakieś fajne misje sobie wykonamy. Przydałby się wejść na ten cmentarz. Tak. Powiem Baraninie, że ma dowód jego niewinności. Kalksze niewinności. Dobra. I udam się, że do grabarza najpierw. O, powiem Talarów, że jest niewinny. O, to najpierw mu powiem. Jesteśmy tutaj blisko. Talar pewnie się nie obrazi, te sprawy. I kurczę, najlepszy przyjaciel okazał się najlepszym wrogiem. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Robimy. Rozgryzłem Javeda. Mów. Podszywa się pod Raymonda, korzystając z iluzji. Prawdziwy detektyw nie żyje. Mam na to niezbite dowody. Javed swobodnie porusza się po mieście i realizuje swoje plany. Chciał mnie poszczuć na Vincenta, Baraninę i Kalksteina.
Nie wiem, co powiedzieć. Kurwa, mało brakowało, a wykołowałby nas wszystkich. Jak chcesz wykończyć skurwysyna? Muszę go osłabić. Niestety nie wiem jak. Pogadaj z resztą podejrzanych, może ktoś będzie znał sposób. Rozpracowałem salamandrę. Jasne. Jeszcze tu wrócę. Dobra. Wbijamy... A nie. Jeżeli chcemy pograć z grabarzem, musimy tak rano się udać. To... Pykniemy sobie meditation. Nie, tak by the way sobie wejdziemy tutaj, widzimy... O, jeden srebrny, super. Powoduje powalenie. Grom. O. Księgowego powalenie, koszt energii 20. 15 tutaj. Może sobie tu ten poziom pykniemy. Zawsze coś lepszego. I tak. Tutaj mamy inteligencję, widzę poziom trzeci. Z tych inteligencji tutaj mamy... Dobra, tutaj na razie nie jest potrzebne. Też mam większość wykorzystane. Styl srebrne, silne, weźmy sobie obrażenia może. Obrażenia. Oślepiony, nie. Weźmy sobie to, weźmy sobie... Styl grupowy, powalenie. Obrażenia. Tutaj też widzimy... O, pięknie. Medytujemy do... tylu. No i jest gude smerfastycznie. W ogóle, który już mamy poziom? Poziom Geralta też mamy Wiedźmin Uczeń. No nieźle. Nie wiem, kto jest poziom. Ale zawsze jakiś poziom jest, tak? Teraz udam się do grabarza. O, do Vincenta jeszcze. Pogadamy z Vincentem, bo jest niedaleko. Where is Vincent? Vincent jest tutaj. Coś z tym trzeba zrobić. Siema, Vincent. O co chodzi, Wiedźminie? Już wiem, co cię łączy z salamandrą. Umieram z ciekawości. Wiem, że to Raymond. Co Raymond? To on jest szefem salamandry. Wierz mi, Wiedźminie, że kto jak kto, ale Raymond ma wystarczająco dużo powodów, by nienawidzić salamandry. Poza tym ich dowódcą jest Javed. Otóż to... Javed i Raymond to ta sama osoba. Jakiś czas temu salamandra zamordowała prawdziwego detektywa. Od tamtej pory Javed, ukryty pod magiczną iluzją, swobodnie realizuje swoje cele. Korzystając z dobrego imienia Raymonda. Jak do tego doszedłeś? Drogą dedukcji, drogi kapitanie. To najlepszy i niepodważalny instrument śledczego. Zatem Raymond... Już niedługo pełnia. Będę go miał na oku. Załatwię robotę papierkową, pozwolenie na akcję i tym podobne. Trochę to potrwa. Co pełnia ma z tym wspólnego? Zupełnie nic. Zapomnij o tym. Cierpliwości, Wiedźminie. Zamkniemy drania, ale wszystko w swoim czasie. Znasz powiedzenie, chcesz, żeby coś było zrobione dobrze, zrób to sam? Co masz na myśli? Zupełnie nic. Zapomnij o tym. A, byłbym zapomniał. Jeśli to prawda, a coś mnie mówi, że tak, to muszę przyznać, że odwaliłeś kawał dobrej roboty. Dzięki, Geralt. Bywaj. Mówił coś upewnić, żeby był wilkołakiem albo wampirem. Choć może bym prędzej skłonił się do wilkołactwa, ponieważ dużo razy wilkołactwo jest poruszane na tym poziomie, w tym akcie. Dobra. Spadły mi FPS-y. Pewnie sami to czujecie. Bo jakoś tak... Już inaczej mi się chodzi, ale trochę tych FPS-ów, które
Przybyło. Dobrze, udajemy się teraz do grabarza. Mówię to po raz 35. Lecz... jeżeli wbijemy sobie na cmentarz... W ogóle jeszcze nie byłem na cmentarzu. Byłem... do tego momentu zawsze dochodziłem w tej grze. Tylko jeszcze obeliski wszystkie zrobiłem. No i taka dupa jest, powiem wam, że... Że tak jest. Chyba, gdzie jest grabarz? Grabarz jest tutaj. Ciekawe, kiedy się... Chcę wejść na cmentarz. Nie da rady. Decyzja administracyjna była, żeby nie wpuszczać. Mam przepustkę od kapitana Majsa. Masz tu klucze. Możesz wejść i porozglądać się po krypcie. Tam trafiają świeżaki. Ale jak cię zabiją, to nie przychodź po nocach z pretensjami. Bywaj. Też fajny koleś. Super, bijemy. Nie, musiałem tu chyba być, jeżeli... A nie. Wykonałem tę misję z tym, z... Z tamtą wieżą, ale wtedy na cheatach. Ale to jest zajebiście, Ciekawe, jak wygląda stara Wiedźma. Stara Wiedźma pewnie wygląda tak samo. Dobra, wbijam. Patrzymy tutaj, co tutaj w ogóle... Czy tu jest? Paczka, widzę. Ale fajne drzewo. Wszystko jest fajne, naprawdę. Taki zachwyt czuję. Skurcze ziele widzimy tutaj. Tu się wchodzi, tu się nie wchodzi. Dobra. Skurcze ziele. Bronie oko. Ciało tu Raymonda leży na środku, tam wiecie. Tam... wiem o co chodzi. Kufer. Lebek. Jakiś... O Boże! O się wystraszyłem. Co to jest? Topielec. Boże, masakra. Dobra. Zabij go. Zabity. Tak miało być. Dobra, potwierdzone info. W bramę do Wiedźmy Handlowej. Ale pewnie zamknięte. Na pewno jest zamknięte. Zamknięte, wiedziałem. Zimejka. Tu pewnie są coś i tu pielce. Tu coś na pewno też jest. O północy. Dobra. Chodźmy tutaj. Tu jest widzę rzeźba. Zaraz będzie rzeźba, tylko nie wiem jak tutaj... czy się dostać. Tak, krążę. Rzeźba jest tutaj. Zetknijmy te rzeźby. Tu nic nie mogę wstawić. Ciało, tu jest... tu coś jest. Księże, co jest to ciało? O Jezus Maria, a się wystraszyłem. Co to je? Algul, masakra, o Boże. Ludzie, ale ja się wystraszyłem. Co kryje prawda? Mhm. O mygy, ale się... Na Algule ile mam? Algule, teraz bestiariusz, Algul. Taktyka, próby ofiary i pożar... A, taktyka to oni, podatność. Dobra. Ziom. Dobra, i gin. O ty, jednak przeżyłeś. Dobra. Co ten algul? Dawaj mi krew. Mam jedną krew. Ja nie mam krwi. Czy mam krew? Kurczę, no flaszka. Trupiat. Linfa. Kryształki Albara to nie. Krew Blagera też nie. Tu widzę szpik Algula. Kwas ginatyzy. Krew Gula. Ale krwi Algula to nie mam. Czy ja mam w ogóle ma nawet recepty na składniki?
Ja się wszystko. Są mózgi, tu są serca, tu są krew. Toksyna, kwiat dwugrotu, hydro. Cienisty pył, limfa. Tu są pióro, płatki, zarodniki, pełniosko, przytrupia, wątroba. Jałocet, kłyk, łącza, krew, gula. Ale krwi algula to już nie mam. Dobra, easy. Ile to jest ciało siłka? Ciało siłka. Czy nie chcę się teraz tutaj wchodzić? Co to jest za kwiat? Miał róże, ale no. Słuchajcie. Jeżeli nie mam receptury na, raczej. Nie mam obczytanych tych alguli całych i nie mogę pozyskać krwi algula, no to nic innego jak tylko się wrócić. No i dawaj, szybko, szybko. Turiruriru, w ogóle algul fajnie, algul ten wygląda jak Hulk, ale jak on teraz wyskoczył na tym cmentarzu, jak się przestraszyłem, no masakra. Nie polecam, naprawdę. Pieseł. Pewnie zrobię tak właśnie w tym odcinku. Pójdziemy, kupimy książeczkę od antykwariusza o algulach. Przeczytamy, sprzedamy. Potem udamy się na cmentarz. Wejdziemy do krypty, zbadamy ciało detektywa Raymonda. I pozabijam pewnie trochę algulin, kościejów, kościotrupujadów, nie wiem co tam jeszcze jest fajnego. Te rudy. O co? Książka o algulach. Jest. Cena 500, serio? Dobra. Niech wam będzie. Księga o algulach, sprzedaj. Pięknie. Mają może te składniki. Trupiat. Krew gula. Och, hello. Dobra. Może to będzie tak losowo, bo może nam się uda zdobyć krew gula, albo nie. Algula? Albo nie. Dobra, zobaczymy. Pewnie nie marne. Muszę w pewnie. Pewnie na marne. Tę książkę kupiłem za 500 dasz, no ale no. Peszek, powiem wam. I tak zaraz zdobędę więcej hajsu i tak mało co kupuję. Ale tak przed zakończeniem tego działu to chyba stworzę sobie trochę tych eliksirów, jaskółek, nie jaskółek, puszczyków. Nie puszczyków, mam ich naprawdę mało. O, to się wszystko zobaczy w praniu. Dobra, tu jest grabasz, grabasz sobie tutaj stoisz. Grabasz dajesz. Wpuszczaj nas. Fajna jest ta grafika. W ogóle jakoś tak szybciej biega fajniej. Jakby się czegoś bał, czy co? Ja w sumie też bym biegał szybciej. Jakbym miał tutaj przebywać na tym cmentarzu. O, fuck. Już. Dzia, już tutaj widzę. A nie, algul, znaczy gul zwykły.
No dawaj, atakuj go. Ging, atakuj go tak. Zapity super. Krew gula. Dobra, biorę wszystko, pierdzielę. Jebczka. Czyli śkawka to jakieś badziewia. Super, zgubiłem prawie drogę. Ty, mendo, ty. Kurczę, gdzie ja mam iść teraz? No, tu nie. Rozszarpane ciało widzę. To bierzemy. Kolejne rozszarpane ciało. Dawaj go tutaj. Zabity, zabity, super. Mapka jest taka tutaj. Że nic nie widzę. Ale powiem w sumie spoko. Wolę mieć włączony ten alt. Dobra, to jest to. Dawaj go tam. Zniszczymy. Kolejne rzeczy. To jeszcze jest jakiś fajny. Krypta. O, fuck, fuck. O, Algul. Ale nie, 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 nie. Nie, 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 daj mi spokój. I super, zabity. Niech sobie to leży. Smacznie śpi. Krew Algula, poproszę. Biały ocet. Seriously. Trochę mi szkoda, że mam tylko cały czas białe octy, a nie coś takiego bardziej pożytecznego, jak... Dobra. Wyjdźmy stąd. Bardzo was tu proszę. O, widzę tam jakieś przejście. Gra, wie, co to jest? Musimy się to naładować. Potwierdzone info. Dobra, zabity. Prawie zabity. Ten zabity jest. O super, obydwa zabite. Co to jest? Kość Grivera, dobra, niech wam będzie. Może krew gula? Nie, nie, nie. Raczej... Chodź tutaj, gulu. Gulu. Gule, 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 atakuje mnie gule, 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 atakuje mnie gule. Gin tego. Tak najlepiej ich wszystkich pokonać. Nawet cudem mało mi życia spadło. O, widzę, miałem coś tam. Miał dementowy. Srebrny pierścień. Coś mogę wywalić. To mogę wywalić. To mogę wywalić. A to mogę wziąć. Ale kurczę, miał sefirę przy sobie. Na pewno miał sefirę. Ja o tym wiem.
Dlaczego nie ma? Tutaj sefiry, kurde. Jak ja wykonam tamtą misję? Dobra. Chodźmy teraz tutaj. Dawaj, timing był zły. Dawaj, cyk, cyk, cyk. Zabity, super. Weźmy tą, w ogóle ciemno jak tupię. Nic tutaj nie widzi, nie widzę. O, tutaj widzę. Trochę ich więcej. Bynajmniej jeden. Chodź tutaj, giń. Dobra, zabity. Zabieramy to, co ze skrzynek. Czyli trochę kasy. Sakrofag. O, są mi runy, są mi to. Tak, zabieramy to, zabieramy to, zabieramy to. Trochę tych run już jest, widzę. Szafira nie weźmiemy. Musimy wywalić coś takiego fajnego. Białe róże to podarunek, no to może nie. To są te cukierki, no hello. Po co mi cukierki? Stara skrzynka. 37 minut nagrywamy. Uuu, broń. Uuu, 1 na 7. Szansa na sztylet zabójców. Na krytyczny ból. Zatrucie. Aha, ten ma ile? Ale na rozbicie tarczy lepsze, dobra. Szkoda mi ciebie, stuleciku, troszeczkę. Ale jesteś gorszy. Coś mamy, tutaj mamy nieznany eliksir. Czyżby jakieś magia? Tego fistek mi nie jest potrzebny, ale no. Cóż tutaj by zrobić? To może wywalimy. A, babki cukrowe, dobra. Jest jeszcze miejsce. Nieźle, jeszcze jest kosz. Ej, nieznany eliksir. Dobra. Kamienna urna, ale był jeszcze kosz. Jest i kosz. Woda w butelce? Po co mi woda w butelce? Woda w butelce. No to wejdź tą wodę w butelce. Wolę to piwo wziąć. Ona mi się bardziej przyda. Dobra, to weźmiemy czarny proch. Tutaj stara skrzynia, widzę. Dobra, pędzimy. Na spotkanie z przygodą. Gule! Dawaj tego gula. Zajeb go. Zaraz, super, więcej guli nie ma. To na nagrodę. Możemy sobie kuferek otworzyć. Cóż my tu mamy? Składnik alchemii jakiś. Co to jest? Siarka. Zawsze coś, powiem wam, zawsze coś. Może byśmy sobie tak ładnie teraz wyszli. Stąd. Dopiero wtedy bym zakończył odcinek. Truskawki, dlaczego, ale dlaczego Raymond nie ma przy sobie sefiry? Sefira jest niepotrzebna do wykonania zadania z tymi wieżami. Ale chcąc, nie chcąc, ten nasz Raymond nie ma tego. Chodź tutaj, wychodź. Wyjdziemy na zewnątrz, zakończymy odcinek, może nawet już teraz zakończę. Skończę odcinka, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, fanpage na Facebooku. No i do zobaczenia, trzymajcie się, ahoj!